słońce wschodzące nad rzeką Paragwaj nie budzi nikogo. Pasażerowie barki jak i Daban nie mogą pozwolić sobie na sen, a jedynie na krótkie drzemki. Doniosłość ich misji jest zbyt potężna. Są powiernikami największych skarbów regionu – mąki, oleju i chleba. W świecie, w którym rzeka jest jedynym szlakiem komunikacji, dziesiątki wiosek rozsianych wzdłuż jej brzegu każdego tygodnia wyczekują na transport podstawowych produktów. Nikt nie zna dokładnie godziny, ani nawet dnia, kiedy pojawi się Kidaban. Wszyscy zdani są na łaskę rwącego nurtu Paragwaju. Mieszkańcy najmniejszych osad nie mogą liczyć nawet na sumowanie statku u ich brzegu i często sami, niezależnie od pory dnia, muszą dobić do buty tego tryfującego targu. W tej chwili trwa załadunek, wszyscy coś pakują. My płyniemy do miejscowości Baja Negra, to jest 4 dni drogi stąd drogą wodną. Póki co nie ma krokodyli, ale za nami jest wielka barka, którą będziemy płynąć przez 4 dni. Robię glutka z siemienia lnianego. Siemię lniane? Ale na co to komu? Po co to komu? To wzmocnienie włosów, paznokci. Żegnamy Koncepcjon. Zaśpiewaj mi piosenkę. Żegnamy was. Dobra, a jak wygląda praktyka tego całego rejsu? Płaci się 85 zł i za te 85 zł ma się wliczony przepływ, czy przejazd, jak to się nazwie, na całe 3 dni, aż się dopłynie do celu. Gorzej tylko z kimą, bo podstawowy bilet zakłada, że kimasz gdzieś albo na podłodze, albo że masz swój hamak. Jak nie masz swojego hamaku, no to masz problem. Musisz szukać 3 miejscówki gdzieś pod kiblem, czy pod jadalnią, czy gdzie sobie jak poradzisz. Proszę, dzień dobry, proszę mi pokazać, jak to tutaj wygląda. Takie proszę. Dwa łóżka oto i cała przestrzeń oraz ten oto piękny widok na dżunglę kosztowały nas jedynie 115 zł za całą podróż, czyli 3 dni. No, czyli wychodzi drożej o ile niż normalnie jest na podłodze? 35 zł więcej za osobę. O, tam widać dwa jakieś statki. W ogóle też jest taki jeden turystyczny statek, który pływa po rzece Paragwaj, ale on nie pływa zawsze. On płynie kilka razy do roku i to jest taki bardziej luksusowy. A to jest zwykła barka towarowa, którą my płyniemy. Niezwykła, bo zrobana. A, no rzeczywiście. Fascynują mnie te tereny. Jest fascynująco i pięknie. W ogóle mam taki mały dylemat, bo spaliśmy wczoraj, jak przyjechaliśmy tu do Koncepcjonu, takiego zegarmistrza i on jak się dowiedział, że będziemy płynąć tą barką, to napisał nam ręcznie taki liścik do kucharza na tej barce, którym dość takie dziwne rzeczy napisał, że oni są nie wiadomo jacy, że są dziennikarzami, że nie wiadomo co. Nie wiem teraz, czy mu to dawać, czy nie, bo też jest tu jakaś informacja, że zadzwoń do mnie, mój numer telefonu. I tak się żenująco trochę z tym czuję, bo ja widzę, co tu jest napisane. I no sam nie wiem, ale z drugiej strony w Paragwaju jest taka jakoś tak, te liściki są popularne. Jak byliśmy u tego zegarmistrza też wczoraj, to jak poszliśmy do innego sklepu, też dał liścik, żebyśmy zanieśli do innego sprzedawcy, bo coś mu chciał powiedzieć, więc... Ludzie listy piszą, bo listą noś jadzie. Na początku, jak czytałem informacje o Paragwaju, strasznie zdziwiło mnie to, że ten kraj jest większy od Polski, a mieszka tutaj jakieś 7 milionów ludzi. Teraz mnie to w ogóle nie dziwi. Wystarczy się rozejrzeć. Płyniemy już ładnych kilka godzin, a czekają nas jeszcze 3 dni i w zasadzie nie widać nic. Czasami przepłynie jakaś łódka z rybakami i tyle. A wszędzie poza tym tylko dżungla, palmy,
i przypomina mi to kolej transsyberyjską. Taka nicość, prawie że ruska. Kołysząca monotonia podróży wprawia w senne otępienie, z którego od czasu do czasu może wyrwać yerba mate, najlepszy towarzysz drogi. Smutno myśleć, że na północ od Paragwaju już praktycznie nikt nie raczy się tym napojem. Yerba to przede wszystkim domena Argentyny i Urugwaju. W Paragwaju zdecydowanie częściej pije się jej chłodną wersję, tereré. Mate popularne jest również na południu Chile oraz na południu Brazylii, gdzie występuje pod nazwą Chimarrón. Na barce Aquidaban pod znakiem yerby upływa każdy poranek, popołudnie i wieczór. Upojeni jej aromatem dobijamy do pierwszych wiosek na rzece Paragwaj. Dopłynęliśmy do kolejnej wsi w Paragwaju. Językiem oficjalnym jest hiszpański i ten język Guarani, ale tutaj ten język, którym ci ludzie tu w tej wsi mówią, to jest już totalnie jakiś rdzenny język, który występuje tylko w tej wiosce. Ludzie z Łodzi ich w ogóle nie rozumieją. Są wszystko worki, które są z barki. Tutaj mamy drewniane domki. Z tej strony mamy kury, psy i świnie, które wszystkie teplają się w błotku. Mam nadzieję, że krokodyle ich nie użrą, bo w ostatniej wiosce widzieliśmy jednego krokodyla. Jeżdżąc po dużych miastach w Paragwaju, totalnie nie spodziewałem się takich widoków w tym kraju, ale im dalej płyniemy w głąb rzeki, tym więcej tego typu palm, takich pochylonych romantycznie nad rzeką. Zobaczymy, jak będzie dalej. Trzeci dzień na barce i zrobiła się trochę gorsza pogoda, jest pochmurno, fale się zwiększyły, trochę nami zarzuca. No i wyłączył się też prąd, nie wiem dlaczego, ale chyba dzisiejszą noc spędzimy po ciemku. No i coś dziwnego się dzieje. W środku nocy z dżungli zaczął ktoś świecić latarką. Nie wiem, czy przypłyniemy, czy nie. Ej, jest mały problem. Co jest za nami? Drzewo. Spadliśmy w drzewo w środku nocy. Nie spodziewałem się tego na rzece, ale jednak. Nie, tak serio żartuję. Jesteśmy w kolejnej wiosce, zatrzymaliśmy się w nocy, a my nie śpimy po nocach. Wszystko jedno, które przyjedzie. Dla tych wiosek tutaj, które są w środku dżungli, nie ma znaczenia. Jak sklep przyjedzie o 3 w nocy, to o 3 w nocy się zrywają, lecą po pieniądze. Teraz właśnie tu jest taki, powiedzmy, targ się zrobił. Przyszli ludzie, posiedź tam. No tak, to jest normalny targ. Można wyjść, kupić, wyjść. W tym momencie ktoś chyba kupił sobie motor i motor znoszą z barki. No, z miasta przywieźli tutaj do dżungli motor. Mnie zawsze ciekawiło, jak wyglądają noce na takich barkach. I dzisiejszej nocy ja stanę się takim liskiem. Będę tutaj czmychał po tej barce. Ale zanim to się zacznie, zrobimy sobie takie, żeby dodać sobie trochę animuszu i odwagi, małą serię pytań, lufa pytania. Pytania dotyczą Ameryki Południowej. Mamy tutaj brazylijską kaszasę i pytania. Wolisz kobiety tańczące pole dance, czyli taniec na róże, tak bardzo popularny teraz w Europie? Czy wolisz latynoamerykańskie klimaty i twerking, czyli trzęsienie tyłeczkiem? Generalnie powiem szczerze, że twerking mnie brzydził, jak oglądałem te dyski, ale jak przyjechałem tutaj, się zajarałem tymi klimatami. Nawet w Argentynie wszyscy tu tańczą. Już teraz wyobrażam sobie, że Karaiby to jest taki jeden wielki tyłek, który się trzęsie i emanuje tą energię na całą Amerykę Południową, bo nawet na południu Argentyny wszyscy się tym jarają, więc jak dla mnie już tym przysiągnęłem tak samo, też się jaram, wybiję za to. Ścierwo! Okay.
Wyobraź sobie, że idziesz sobie nocą przez łąkę, las lub dżunglę. Masz przy sobie tylko łopatę i maskę liska. I masz do wyboru, albo atakuje cię chilijska puma, albo paragwajski jaguar. Co wybierasz? Nie ma polskiego liska. Pumę chilijską. Pumę? Tak. Dobry wybór. Teoretycznie z pumą czasami można wygrać, jak masz farta. Na przykład masz sobie broń. Tragedia to wódka, tragedia. Wolałbyś wypić terere z fernetem, czy yerba mate z pisma? No zdecydowanie terere jest napojem zimnym, więc mieszanie terere z alkoholem jest zdecydowanie bardziej logiczne niż mieszanie gorącej yerby mate z wódą. No przecież oczywiste, że terere wolę. Obudziłem się dzisiaj o 5 rano. Myślałem, że zrobię zdjęcia barki, jak na niej nikogo nie ma. Nie ma takiej opcji. Cała barka nie śpi. Całą noc coś się dzieje. O 4, 3 rano nie ma znaczenia. Ludzie tutaj nie śpią z tego względu, że wiozą mnóstwo towarów i nigdy nie wiesz, o której godzinie z dżungli wypłynie jakaś łódka, podpływając tu, chcąc zrobić, powiedzmy sobie, zakupy. Es siempre acá que todo se levantan tan temprano en el barco? Permiso, permiso. O, zapowiada się, że chyba mamy gości. Ktoś podpłynął tuż pod nasze okienko. Można kupić torbę, można kupić plecak z królikami, bułki, papryki, banany i nawet można kupić takie wiaderko, jeśli masz ochotę się umyć bądź zrobić sobie herbatę. Nerki, ciuchy, wszystko. Można się tu nawet ubrać od stóp do głów i nie wysiadać tu przez cały rok. Mamy taki problem, bo generalnie jest przeciąg i drzwi się otwierają. Jak puszczę to, to się otworzą tak. O, i widać wtedy tutaj hamak, bo ktoś sobie rozwiesił tutaj przy nas. Muszę je zamknąć. Zamykam drzwi, ale na szczęście tutaj Paragwajczycy wpadli na taki wynalazek i są przywiązane takie sznureczki. Zakładam to tu. Tu przyciągam i w tym momencie one się trochę uchylą. O, tak? Ale jednocześnie jest taki minimalny przeciąg i jest taka fajna pogoda, bo było trochę gorąco. Ale zajebiście, teraz tak wiatr powiewa. Oni wszyscy tu myślą, że jesteśmy jakimiś dziennikarzami i pytają się nas, czy jesteśmy finansowani przez rząd polski. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ogólnie już wcześniej spotykaliśmy z tym pytaniem, czy nas finansuje jakieś państwo, bo jak ludzie widzą, że ktoś coś nagrywa, to raczej im przychodzi do głowy, że pracujemy dla jakiejś telewizji, a nie że robimy to sami dla siebie. Roberto, powiedz mi teraz, na jaką ustawę przebieramy ster? Na... Właśnie się zastanawiam, może przez Atlantyk do Amazonki, coś ten. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale... Nie, Bahia Negra, Bahia Negra gdzieś tam, w tamtym kierunku. Llegamos en Bahia Negra mañana a las 3, sí? 3.